Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. Ja dziś przychodzę do Was z takim vlogiem, w sumie ze mną, bo z Donią rządzimy dzisiaj w domu my. Więc kto jest zainteresowany, zapraszamy na film. Jak mogliście ostatnio zauważyć, zaczęłam już dekorować dom na jesień. Bardzo wiele z Was, kobiet głównie, chciało, żebyśmy pokazali, więc w poprzednim filmie Sławek wszystko nagrał i pokazał. Do tej pory nie zmieniło się w sumie nic, ale jednak zmieniło się okno w salonie. Wiecie, jak to jest. Przeglądając teraz nawet Facebook, niech no tylko telefon usłyszy, że rozmawiamy o firanach, zasłonach albo jakiejś aranżacji okien, to za chwilę nam podrzuci albo Facebook, albo Instagram, albo jakaś inna aplikacja. Nic innego, tylko właśnie firanki i zasłonki. No i tak też było w moim przypadku. Moja mama bardzo chciała sobie zamówić długą firanę z falbanami, no bo jej się taka podobała. No i zaczęliśmy przeszukiwać Allegro i tam dokonałam zakupu. Później przyjechała moja ciocia i mówi, że ona też taką chce. No więc przyszłam do domu i też mi Facebook podrzucił firanę. Chociaż ja jakoś tak szczególnie nie szukałam. No mówię, chyba że coś by mi, wiecie, takiego trafiło się, co by akurat mnie urzekło, bo to jest rzadkość jednak, żeby coś tak człowiekowi się spodobało, że powie, biorę. No i urzekło mnie jedno okno z takiej aranżacji gotowej, wiecie jak to jest. No i napisałam, bo to było przez Facebook, więc napisałam na Messenger do tej firmy, że jestem zainteresowana czym, czyli ten cały obraz tego okna wstawiłam tym zestawem. No i czekałam chyba 2 dni na odpowiedź, więc kontakt z klientem mają bardzo słaby. Dodatkowo jak Wy do nich napiszecie, to taka gotowa jakby odpowiedź się, co Wy napiszecie, to gotowa odpowiedź, taka długa Wam się wkleja tam. Więc pokażę Wam oczywiście okno, pokażę Wam firankę, ale czy polecam sprzedawcę? Obsługa klienta jest fatalna. Dobrze, że sobie zamówiłam za pobraniem, bo i Wam również polecam, jeżeli kupujecie z takich stron, z których jeszcze nie korzystaliście, to zawsze bierzcie za pobraniem. Tam owszem dochodzi około 20 zł za przesyłkę, bo to jest zawsze więcej, ale jesteście spokojni, że ten towar do Was dotrze. A jeżeli płacicie na oślep, no to wtedy musicie się zastanawiać, czy aby dobrze zrobiłam i czy mnie nie oszukają. Właśnie dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy i kuzynka mówi, że ona raz kupowała przez Facebook, ją oszukali i tak się zraziła do płatności właśnie internetowych. Nie dziwię się, bo oszustów jest coraz więcej i na każdym kroku próbują nas oszukać. No ale jednak jak bierzecie za pobraniem, to raz zauważyłam, że przesyłka przychodzi szybciej, dużo szybciej, a dwa, że macie pewność, że przyjdzie. No i wysłałam zamówienie, za 2 dni mi odpisał sprzedawca, że oni dysponują zasłonkami, ale nie panelem, bo w środku jest panel. No to ja powiedziałam, to jakby z panelu, a to ja nie chcę, bo zasłonki to sobie można kupić wszędzie. No i on, czy ma mi wysłać bez? Ja mówię, że bez to nie, to rezygnuję. A on mówi, no ale, ja mówię, a nie będzie ten panel dostępny już w ogóle? A on mówi, że będzie za tydzień. No to poproszę przesyłkę za tydzień w takim razie. Za jakiś czas pisze, że jest panel, czy ma wysłać? Masz wysłać. No i wysłał. Firanka przyszła, oczywiście wczoraj wieczorem ją wyprasowałam. Mama mówi, ludzie, tyle falban, kiedy ty to wyprasujesz? A ja już jestem taka, że jak coś mi się podoba, słuchajcie, to ja mogę 2 godziny stać i to prasować. Generalnie nienawidzę prasowania, ale jeżeli firanka i mi się podoba, to ja ją będę prasować nawet w nocy. Zaraz Wam pokażę ją. Firanka prezentuje się tak. To są jakby zasłonki z tymi falbanami, ale ja mam bardzo długi karnisz i która z Was ma długi karnisz, możecie sobie też tak zaaranżować okienko, że dodajecie jeszcze jakiś kolor. I sam panel bardzo mi się podoba, jest taki sztywny dosyć, jest wykończony, co przy zapalonym świetle widać, taką lamówką z cyrkoniami, bardzo ładnie to się prezentuje. Oczywiście kwestia gustu, wiadomo, ale jak zawiesiłam same te zasłonki i ten panel, było tak przy mdło na tej ścianie, możecie sobie wyobrazić bez tych czarnych zasłon, że to by było jednak trochę mdło. Więc pojechałam do Action i takie były, to jest stalowe, one są w kolorze tych krzeseł, no i troszkę mamy w dywanie tego, no więc to jakoś tam pasuje. Nawet chciałam czarne, bardzo mi się podobają czarne, natomiast nie było. Były te grafitowe i je dokupiłam. One kosztują 44 zł za sztukę w Action i są na przelotkach.
czyli takie dość wygodne upinania. Jeśli chodzi o tą firankę, 109, 99, 109. Więc tanie nie były, moim zdaniem. Ja wiem, że ludzie płacą więcej za firanki, ale bardzo mi się podobały i możecie teraz opiniować, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Wszystko, no to i firanki są kwestią gustu, natomiast dla mnie ten salon jest bardzo istotny, dlatego że ja go bardzo lubię. Nie wiem, co tu mam, coś mnie boli. Ja bardzo lubię nasz salon, wszyscy się tutaj mieścimy, wszyscy z tego korzystamy i jakby to okno jest dla mnie takie najważniejsze, więc to okno zrobiłam tak. Dzisiaj wpadłam do sypialni, zrobiłam okno, w kuchni zrobię okno, Donia wpadła w szafę, bo mamy taką tendencję, że zmieniamy szafę na letnią i zimową, co pewnie większość z Was też robi, bo to jest chyba najwygodniejsze, żeby te rzeczy zimowe nie kotłowały nam się z letnimi i na odwrót. Więc robimy tak, że zimą letnie rzeczy są u góry na półkach, a zimowe i jesienne są w potrzebie, czyli pod ręką. No i odwrotnie, jak przychodzi lato, to zimowe idą na górę, a letnie są tu. Więc Donia dziś ma takie zajęcie. Ja robię okna, a na obiad robimy, Donia wymyśliła, bo Igor sobie zażyczył barszcz po ukraińsku i już wyjęłam tą, wiecie, tą amnezja, fasolkę szparagową, a Donia mówi, ej, to chodź, zrobimy curry. No więc ryż, fasolka, kurczak w sosie curry robimy na obiad. Igor pewnie będzie niezadowolony, on pewnie chciałby zjeść zupę, no ale ciągle robimy jego życzenia, więc raz zrobimy do niej. Dobiliśmy do obiadu, obiad nam się już zrobił, znaczy sam się nie zrobił, ja go zrobiłam, ale wiecie, ja sobie myłam okno w sypialni, Donia sprzątała se w szafie, a ryż się gotował i kurczak zapiekał się z fasolką szparagową. Teraz się nie pomylę, już wam pokazuję obiad. Oczywiście macie to na kanale Gotuj z Ewą, ja bardzo często robię takie danie, no aż im się znudzi, no i wtedy jest jakaś tam przerwa większa, a tak, to jest, nie wiem, to jest chyba curry z kurczakiem, tak nazwane jest, w każdym razie jest bardzo smaczne, dla wielbicieli pikantności bardzo polecam. A few moments later. Moi drodzy, mamy godzinę 22 z groszem, mamy nocną akcję pod tytułem Apteka ciśnieniomierz, bo całą noc poprzednią mama walczyła z taty bardzo wysokim ciśnieniem, natomiast teraz jest taka sytuacja, że już nie wiemy, czy to ciśnieniomierz jest zły, czy to po prostu tak takie ciśnienie sadzi. No i przyjechałam tutaj do 23, mamy jedną aptekę, światełko chce mi koniecznie zgasnąć, o. Dostałam ten ciśnieniomierz. Oczywiście nie wiem, czy on jest najlepszy i czy można mu ufać, ale jest jednym z droższych. No i tak to jest, słuchajcie, i dobrze, że mieszka się w gromadzie, że jest na kogo liczyć, że ktoś ma auto i może jechać w nocy i przywieźć nowy ciśnieniomierz, bo tamten już chyba nie daje rady. No i pan był taki tutaj jeszcze kompetentny i mi nawet doradził. Także myślę, że ten ciśnieniomierz jest ok, a teraz już jedziemy i będziemy mierzyć, bo znowu mama mówi, że siostra ma niby 140, mówi, to jest niemożliwe, no bo ona jest ledwo pika, ma takie ciśnienie, ja zresztą też mam takie ledwo pikające. No więc myślę, że to będzie ciśnieniomierz i tata też, że niby ma 160 na 100, no a wiecie, po wylewie takie drugie 100, to już jest pod język, trzeba podać tabletkę i przypominam, że tabletki od ciśnienia to są tabletki bezpośrednio ratujące życie. Niekiedy ktoś pyta, a co na wysokie ciśnienie? Na wysokie ciśnienie tabletki, bo mój tata z tego się śmiał, mój tata zawsze był zdrowy i skończyło się to bardzo rozległym wylewem krwi do mózgu. Więc i paraliżem, co za tym idzie. Więc uważajcie na siebie, bierzcie tabletki od ciśnienia, ratujcie sobie życie, nie udawajcie, że jesteście zdrowi i wiecznie młodzi. Moi drodzy, ja już jestem w domu i odnośnie tego ciśnienia i tych tabletek na ciśnienie, brać tabletki na ciśnienie, nie cudować z niczym. Tu jest moja córka. Wtopiła się w tło kanapy jak kameleon. No, także na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Taki zryw. Czekałam w kolejce do prysznica, bo Igor brał. A tutaj takie coś. No tak jest czasami, słuchajcie. Teraz zaczęło bardzo padać u nas. To ciśnienie atmosferyczne niziutkie, wiecie, ktoś, kto jest nieprzyzwyczajony, wrażliwy na takie coś, będzie mógł mieć skoki ciśnienia i zanim przywiozłam ten ciśnieniomierz, to siostra mówi, ty, ja mam 155 na 90,
To chyba już ze strachu mówię ma. No ale trochę ma to ciśnienie i teraz mówi, biorę to do domu, ten ciśnieniomierz i będę sprawdzać się. No, może przyjść ciśnienie do każdego, wiadomix. To jest wiadomo. O Boże, nie można nagrać z fleszem. To po tej aktualizacji mi się tak zrobiło. A jak włączymy nagrywanie, to wtedy nie ma opcji? O mój Boże, to przez te aktualizacje sławkowe jest wszystko. Ja nie jestem słaba chyba w ten telefon. Po tej aktualizacji właśnie. O mój Boże, Donia. A poczekaj, tutaj jest coś takiego. O my God. Wow. Nie wierzę. Ej, naciągasz klatkę na przykład na twarz, przytrzymujesz ją chwilę i zatrzymuje się czas. Masz jakby pauza się włączyła. Ja mam po prostu dość już. Nowoczesne. Jeśli chodzi o nowoczesne technologie, to mam już dość. Naprawdę. Przerasta mnie to. Przerasta mnie to codziennie. Sławuś, to nie może iść do vloga, to jaja nie mogą iść do vloga. My po prostu z Donią nie wiemy, jak włączyć. Uciekaj. Dobrze, że tam nic nie było w tej szklance. Nie wiemy, jak ustawić co nieco tutaj w option. Na przykład chcieliśmy nagrać, jak wygląda ładnie ta firanka z fleszem, żeby się podświetliła, bo ona wtedy ładnie wygląda wieczorem, ale nie, nowoczesna technologia coś zmieniła i nie mogę wejść w ustawienia. Wylądowaliśmy ostatecznie jeszcze na Macu po zestaw Bambi. Tak, Igor? Tak. Mam tutaj jeszcze taką koleżankę. No i zamówiliśmy czarny sos. Zobaczymy, jak wygląda. Ja go smakowałam, mogę was zopiniować już. No to dawaj. Bo dziwny był. Co? Niedobre? Nie, nie był ani dobry, taki, żebym go drugi raz zjadła, ale nie był też taki, żebym go wyrzuciła. Aha. No on jest niby sos sojowy z pieprzem, tak? Tak? Trochę zajeżdża najpierw ale tym sosem sojowym. A, no to dobry. Taką rybą. Zależy, co się macza, bo na przykład te serki z Bambi, te trójkąciki, gwiazdki, to z tym sosem są dobre, ale nuggetsy wolałam z zwykłym śmietanowym sosem, nie? No, bo śmietanowy sos to jest jak majonez, a ty lubisz majonez, no, więc... Majonez. Zobacz, jaka kolejka do Maka. Szok. To jest szok. Stoimy w kolejce i to długo, słuchajcie. Jest pełen parking i kolejka do McDrive. No, ale postoimy, bo Igor sobie zażyczył Maka. Nie, w sumie to ja mu zaproponowałam, bo jechałam po Donie. I mówię, Igor, chcesz, to już pojedziemy do Maka. A Igor mówi, no raczej. Do Maka to zawsze, słuchajcie. Do Maka to oni, nie wiem, co w to jedzenie kładą, ale zawsze. Zobaczymy ten zestaw Bambi. Poczęstujesz? Nie. Mam sobie kupić? Słuchajcie, ten sos tej Bambi to jest, no, niger rzeczywiście. Czarny jak talala. Fryteczki, a te gwiazdki to, Igor? Serowe. Serowe, a to są nuggetsy. Tak. No. No i tak. Gdzie byłaś? Powiedz widzom, gdzie byłaś? Poza domem. Jak było? Między ludźmi. Jak było? Pomiędzy ludźmi? Nie polecam. Nie polecam. Najlepiej w domu. The next day. Dzień dobry, witam. Mamy kolejny dzień. W dzisiejszym dniu przyjeżdża Sławek do domu. Mówiłam, że Indigo ma mi zapłacić. Słuchajcie, zrobiłam w domu już sałatkę. Taką macie na kanale Gotuj z Ewą. Sałatka makaronowa. Dodałam do niej parę magicznych składników, żeby nie była, wiecie, taka sama. I jest pyszna. Oczywiście Donia bez kukurydzy, więc miska osobno. Igor mówi, ja w młuce wszystko. Więc zrobiłam jej osobno. A teraz już oczywiście zawsze się czegoś zapomni. Słuchajcie, chyba od 3 czy 4 dni zapominam kupić worków na śmieci, a ja mam 60 litrów. Nie dlatego, że mam kosz 60-litrowy, tylko dlatego, że lubię go po prostu związać i wynieść o tak, a nie żeby mi tam brakowało i z taśmami się użerać. No więc mówię, jeszcze mi zabrakło. No i żel do kąpieli dla mężczyzny się skończył, bo Igor teraz już nie chce swoich, takie jak mu kupowałam, wiecie, z marki Ziaja, taka jest seria jego męska.
Ona ma bardzo dobre, dobre ma składy w porównaniu do tych innych wszystkich tam firm, wiadomo. No i kupiłam, no to powiedział, że on woli taty, no więc teraz muszę patrzeć, żeby Sławek też miał lepsze składy, żeby Igor mógł z tego korzystać. A teraz już jadę na bazę. Już mnie, moi drodzy, Ewcia przywiozła i teraz tak, chciałby człowiek przyoszczędzić, bo wiecie, że nas łupią z każdej strony i mówię, włączymy gaz dopiero w grudniu, ale nie, już tej zimno, tamtej na górze, co wszystko ma za darmo, też jej zimno. To tamtej jest najzimniej. Nie dość, że ma wszystko za darmo, to jeszcze żeby tylko ojca tutaj łupić, dojebać, że tak powiem. Sławek. Włącz gaz. Dowalić. Tylko gaz muszę włączyć. Ale słuchaj, jak włączymy gaz, to może jutro byśmy przestawili to tam. Czy właśnie nie? Chciałam napomknąć o tym. W związku z moją nową filanką, to można by on widzieli, a ja już wszystko im powiedziałam, trzeba by przestawić i zobaczyć, czy się mi podoba. Bo ja nie wiem, Sławek, czy mi się podoba. To będzie grzejnik, to będzie nam buchało ciepło na ten. No ja wiem, ale czy się stąd będzie dobrze tak oglądało tyle? Będzie co się robisz? Będzie się dobrze oglądało. Jak się źle będzie oglądało, to i tak będziemy musieli tu wrócić. Bo ja jeszcze myślałam... Co myślałaś? Że nie mamy miejsca na telewizor w innym miejscu. Nie, nie mamy. Tu jest dobre miejsce i tutaj będzie telewizor. W żadnym innym miejscu telewizora nie będzie. No. No jakby był tu. Wypiliśmy kawkę, nie będzie tam. Nawet ta ściana jest za krótka na ten telewizor. A ta? Tu jest lustro. To nie będzie lustra. Będzie. W ogóle nie idzie. Co ja miałem mówić? Aha, że właśnie goście od nas poszli, bo tak to bym wcześniej nagrał i wam pokazał to, co już widzieliście kilkanaście razy, nie? Czyli co? No co Ewcia mi kupuje, znaczy kupiła, jak wróciłem teraz. Co mi kupiłaś? Tego. No wiesz co, co ci będę mówił. A co ci kupiłam? No to kawki tego. A, faworka drożdżowego. No właśnie, kupiłam. Faworka drożdżowego. Kupiłam, byłam w Dino. Ja mi mówiłam, że byłam w Dino. No. W Dino byłaś i kupiłaś. Idziemy tutaj. Tu jest ciemno jak w... Nie powiem gdzie. I parę rzeczy tutaj jest. Kurde, tu będzie ciemno. Nie będziecie widzieć pewnie. Włączymy może lampę. O, włączyła się lampa. O kurczę, widzicie, mało jest tego. Mało jest wody, ale tu mam taki... I już jest dobrze. Trochę do... dobrze, moi drodzy. Tutaj jest tylko na wodę. Całym rokiem się pali tylko na wodę. Tu mamy ogrzewanie i ciepła woda. Okej. Okej. I teraz tak. Na dworze mamy 12 stopni. Temperatura wody w kotle mamy 51, temperatura pomieszczeń, tutaj jest zredukowana temperatura pomieszczeń, czyli pomniejszona, program roboczy, programowanie czasu ogrzewania, program wakacyjny, tu mamy krzywą grzewczą, mamy takie nachylenie i jak wciśniemy OK, to tutaj mamy pokazane, przy jakich temperaturach, jaka temperatura będzie wody w grzejnikach, nie? Bo te 19 stopni, no to jest w grzejnikach, co teraz wam zaraz pokażę. O, te 19 stopni to jest w grzejniku, ale można podnieść zawsze i tak krzywa grzewcza się też podnosi. Dobra, nie będę was tutaj zanudzał, idę na górę. No, moi drodzy, ja już mojej młodzieży i Ewie włączyłem grzejniki i już trudno. A teraz jem tutaj sałatkę makaronową. Na kanale chciałabym tam mówiła, że na kanale Gotuj Zewom jest ta sałatka. Jest bardzo dobra. Pyszna jest. No. Igor sobie włożył, ale nie zjadł. Za dużo chleba zjadł. Ja chleba w zasadzie nie jem. Ale żeby nie został ten kawałek, to zjem, nie? No w sumie bez chleba się to powinno jeść. Bo makaron i chleb. Ale on, wiecie, rośnie, to on musi. U Doni jest pani na pazach. Mhm.
A ja tu właśnie montuję wam ten film. Igor sobie włożył całą michę, wiecie? Ewa mówiła, weź sobie z chlebem jeszcze. To jeszcze sobie dokroił chleba. Co masz? No, za kurtkę mi oddała dnia. Dania, jak ci oddała za kurtkę? Jak to? Stówę? Trzeba mieć robić zakupy. Ja też chcę. Dla ciebie nie ma, dla ciebie są droższe. Dla mnie droższe są, widzicie? No, tak to jest. To moi drodzy, do następnego razu prawdopodobnie, jak następny film będziecie oglądać, to już pewnie, chociaż może nam się nie odwidzieć, nie? Ale ta kanapa prawdopodobnie będzie pod lustrem. Bo nie, może się odwidzieć. No tak, nie wiem czy pamiętacie, ale jak kupiliśmy ją, to mierzyliśmy i tu. I nam od razu podpasowała tu i tak została. No ale... Ale mówiliśmy, że tak też jest, ale okay, i nie na zimę sobie przestawimy. No zobaczymy. Będziemy przestawiać, tak jest. Widzowie. Tak. Wyłącz widzów, bo ja już kończę.